rodzinnym mieście sługi Bożego arcybiskupa Cieplaka jego sylwetkę. Mój krótki wykład będzie się składał jakby z trzech części. W pierwszej części chciałbym przybliżyć jego sylwetkę, opis ustaw postulatora jego procesu matki kasynnego księdza Władysława Waleriana Meysztowicza, który w książce Gawędy o czasach i ludziach w rozdziale 50 napisał o arcybiskupie. Niezwykle trudny jest opis życia świętych. Są wśród nich tacy, o których tylko można powiedzieć, że żyli w nieustannej modlitwie i łasce. Nic więcej do powiedzenia nie ma. Taka była Apolonia kochanka Gleńska. Taka była też Beatrice, siostra zmartwychwstanka. Nawet dobra znajomość teologii ascetycznej i mistycznej nie rozszerzy tych możliwości. Trzeba by było, by święci o swych przeżyciach sami opowiadali. A to jest raczej wyjątkowym zdarzeniem. Święci przeważnie milczą. Więc nie można się dziwić, że starzy autorzy żywotów świętych przedstawiali je opisami nieprawdopodobnych cudów. Chodziło im o zainteresowanie i podniesienie czytelnika. Życiowy arcybiskupa Cieplaka niewątpliwie należy do hagiografii. Opisał to życie szczegółowo ksiądz kanonik Franciszek Rutkowski, później sam zamordowany przez Gestapo za odmowę wydania ksiąg kościelnych, aktów konferencji biskupów polskich. Opisał je też ojciec Joseph Letit, SJ jezuita, już po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Nie będę więc opisywał całego tego życia, o którym wiem zresztą niewiele. Ja też mogę powiedzieć, że wciąż niewiele wiem o życiu arcybiskupa Cieplaka. I teraz przejdę do tej zasadniczej części mojego wykładu, czyli do przybliżenia Państwu sylwetki arcybiskupa. Rodzina. Jan Chrzciciel Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 roku w ówczesnej wsi Dąbrowa w powiecie wędzińskim jako syn Jacentego Cieplaka, górnika z kolonii Retem i Julii z Bugajskiej. Miał brata Stanisława. Został ochrzczony 23 sierpnia 1857 roku w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie. Matka zmarła 2 lata po jego urodzeniu przy porodzie kolejnego dziecka. Ojciec ożenił się ponownie z Teodorą Oleśniewiczówną, z którą miał 3 potomstwa. Zmarł w 1889 roku w Rębiechowie w parafii Węgleszy w powiecie jędrzejowskim. Arcybiskup uczestniczył w tym pogrzebie. Chłopiec wychowywał się matki Katarzyny Bugajskiej w Gołchowice. Kształceniem Jana zajął się brat nieżyjącej matki, ksiądz Jan Bugajski, proboszcz w Krasocinie. Jego śmierć uniemożliwiła Janowi wstąpienie do seminarium w Kielcach. Stał się to możliwe dopiero dzięki funduszom uzyskanym podczas zbiórki pieniężnej zorganizowanej przez księdza Walentego Hauna, proboszcza z Minowy w powiecie Opolskiej. Edukacja. Arcybiskup ksiądz Jan Cieplak swoje wykształcenie głównie w 2 miastach pobiera. W latach 1869-1873 uczył się w gimnazjum klasycznym w Kielcach, obecnie w 1. liceum imienia Stefana Żeromskiego, a następnie studiował w tamtejszym seminarium duchownym, które ukończył w 1878 roku. Pomiędzy tymi 2 budynkami znajduje się, one istnieją do dzisiaj, znajduje się Kościół Świętej Trójcy. Dalsze studia kontynuował w Akademii Duchownej w Petersburgu. Ukończył w 1882 roku. Kapłaństwo. Święcenie kapłańskie przyjął 24 lipca 1880
do której też cały zakonnik kiedyś nam należał. Jednak senat kolegium duchownego i wykładowcy mieli inne plany co do jego osoby. Wystarali się o to, aby pozostał w Akademii jako wykładowca. Ksiądz Cieplak został wtedy adiunktem na Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie wykładał archeologię biblijną, liturgię, teologię moralną i co ważne, uczył śpiewu kościelnego. Był też bibliotekarzem i ojcem duchownym Akademii. W 1897 roku, z uwagi na sprzeciw władz rosyjskich, nie został rektorem seminarium duchownego w Kielcach. Był wielokrotnie szykanowany przez zaborcze państwo ze względu na działalność patriotyczną za wygłaszanie patriotycznych kazań i udział w manifestacjach narodowych. Wielokrotnie też był karany. W 1901 roku otrzymał stopień doktora teologii. W czerwcu 1908 roku został prekanizowany na biskupa ewarjańskiego, biskupa Dana Mogilewskiego, największej obszarowo diecezji katolickiej na świecie. No, do tej pory większej diecezji no nie było, chyba nie będzie. Konsekracja odbyła się 7 grudnia 1908 roku w kościele świętej Katarzyny w Petersburgu przy Neskim Prospekcie. W roku 1909 odbył pierwszą wizytację duszpasterską na Syberii. W ciągu 5 miesięcy w czasie tej wizytacji wybierzmował ponad 20 tysięcy wiernych. Odwiedził kilkaset kościołów. W czasie tej podróży dotarł do Chin, gdzie poświęcił nowo powstały kościół parafialny Polonii w Harbinie pod wezwaniem świętego Stanisława. Latem 1910 roku biskup Cieplak wyruszył w kolejną podróż. Tym razem jego celem była Litwa oraz ziemie białoruskie, gdzie miał przeprowadzić wizytację parafii katolickich. To w tym czasie był na niego donos, także zabrano mu pensje, dochody właśnie z tego względu, że mimo, że nie było dowodów, to ciągle oskarżany jest nasze zaszerzenie ducha polskości. Od 6 sierpnia 1914 roku został administratorem archidiecezji mogilewskiej. Po rewolucji lutowej w 1917 roku uczestniczył w posiedzeniach Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego. 29 kwietnia 1919 roku został arcybiskupem tytularnym Ochrydy. Był dwukrotnie aresztowany w latach 1920 i 1922. Proces moskiewski. W dniach 25 marca 1923 roku sądzono go w Moskwie w pokazowym politycznym procesie wraz z 14 innymi duchownymi i jedną osobą świecką. W jego następstwie został skazany na karę śmierci za podżeganie do buntu poprzez zabobony. Pod naciskiem światowej opinii publicznej o ostrzeżeniu ze strony rządu polskiego wyrok wobec biskupa Cieplaka zamieniono na 10 lat więzienia. Był więziony w słynnych więzieniach moskiewskich na Butyrkach i na Ujance. Powrót do Polski. W dniu 9 kwietnia 1924 roku wyprowadzono go z celi, samochodem przewieziono na granicę łotewską, gdzie doręczono mu przepustkę i kazano wracać do domu. Zdziwiony nie wiedział, gdzie się znajduje. Przez Rygę udał się 12 kwietnia 1924 do Polski. Był witany jak bohater narodowy męczennik. Odwiedził wtedy m.in. Wilno i Jasną Górę. Był również członkiem komisji przygotowującej kanonizację błogosławionego Andrzeja Boboli. Miał jeszcze na tyle siły i zaparcia, by udać się w maju 1924 roku do Rzymu, by złożyć papieżowi Piusowi w następ relacje stworzenia kościoła w Rosji. Przebywał tam przez okres 1,5 roku. Wyjazd do USA. Na prośbę amerykańskiej Polonii udaje się do Stanów Zjednoczonych. Opatrzność Boża szczególnie związała arcybiskupa Jana Cieplaka z polską parafią Matki Boskiej Różańcowej w Pasaju w stanie New Jersey, gdzie przebywał od 10 listopada 1925 roku na zaproszenie proboszcza
zainwestował kilkaset kościołów, podaje się nawet 800 kapli, szkół i organizacji kolonii rozrzuconych po 25 diecezjach. W Detroit i Milwaukee spotkał się z rycerzami Kolumba. Pracował ponad 7. W Ameryce otrzymał zawiadomienie, że papież Pius XI mianował go 14 grudnia 1925 roku arcybiskupem wileńskim, a rząd polski za zasługi społeczne narodowe przyznał mu wielką wstęgę Polonia Restituta. Ingres pierwszego po zaborach arcybiskupa wileńskiego miał się odbyć 25 marca 1926 roku. Choroba i śmierć. Nadmierna praca wyczerpała nadwątlone sowieckimi represjami siły arcybiskupa. Po krótkotrwałej chorobie zmarł, to chyba było zapalenie płuc, zmarł 17 lutego 1926 roku w szpitalu Świętej Marii w Passaic w stanie New Jersey. Passaic jest dosłownie 10 mil od Manhattanu, centrum Nowego Jorku, także to jest takie tereny bardzo cywilizowane, można powiedzieć. Po sprowadzeniu z Wody Polski 16 marca 1926 roku został pochowany w asyście prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w bazylice archikatedralnej świętego Stanisława biskupa i świętego Władysława w Wilnie. Jego pogrzeb uznano jako symboliczny ingres do katedry wileńskiej. Dnia 19 czerwca 1929 roku odsłonięto tam nagrobek autorstwa znanego ambitnego rzeźbiarza profesora Bolesława Bałzukiewicza, upamiętniający go jako pierwszego metropolitę wileńskiego. W drodze na ołtarze w 1950 roku z inicjatywy księdza Inkułata Waleriana Mysztowicza. To był ksiądz, który był dyplomatą watykańskim, pochodził z rodziny szlacheckiej. Rozpoczął się w Rzymie proces beatyfikacyjny arcybiskupa Cieplarza. W 50. ten proces zakończył się na etapie diecezjalnym, że właściwie on jest zawieszony, w każdej chwili może być wznowiony. W 50. rocznicę jego śmierci, w dniu 6 sierpnia 1976 roku, pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Passaic wraz z polskimi biskupami modlił się kardynał Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II znał sprawę arcybiskupa, również kiedyś odwiedzał Muzeum Polonii w Chicago, gdzie również interesował się jego historią, jego życia. Duchowni, którzy wzięli udział wcześniej w kongresie eucharystycznym w Filadelfii, uczestniczyli we przyświętej oraz odwiedzili szpital Świętej Marii, w którym arcybiskup Cieplak zmarł. Od 2007 roku w kościele pod wezwaniem świętego Jana Krzyczyczego Pekinie co środę po przyświętej wieczornej odmawiana jest modlitwa beatyfikacji sługi Bożego. 17 lutego 1996 roku pierwszy ordynariusz diecezji sosnowieckiej, świętej pamięci ksiądz biskup, ksiądz dr Adam Śniewielski, SDB, odprawił mszę świętą 70. rocznicę śmierci arcybiskupa, witecję jego beatyfikacji właśnie tutaj w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Proboszczem był wtedy ksiądz świętej pamięci, ksiądz kanon Jan Leks. W Dąbrowskim Muzeum Sztygarka znajduje się obraz przedstawiający postać sługi Bożego autorstwa Leonarda Mierkiewicza, a od niedawna jest też w tym mieście rondo jego imienia. W dniach 14-15 listopada 2015 roku w Sankt Petersburgu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona życiu działalności arcybiskupa, zorganizowana przez księdza Krzysztofa Pożarskiego, połączona z osobowiciem w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa Męczennika, którego właśnie ksiądz Pożarski jest proboszczem, tablicy pamiątkowej jemu poświęconej. Miał przyjemność jako gość w niej uczestniczyć. Arcybiskup Jan Cieplak żył ponad 68 lat, prawie 69, z czego aż 40
dlatego nie bez przyczyny mówi się o nim jako apostoleros. Przez okres 44,5 roku był kapłanem, przez 26 lat profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, a przez 17,1 lat biskupem. Postać arcybiskupa to do dziś, jak uważa ksiądz dr Trąba, jest symbolem wielkich prześladowań, jakie dotknęły Kościół katolicki na terenach objętych rządami komunistycznymi. To także najwyższy rang hierarcha kościelny pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego w całej jego historii. Na koniec chciałbym oddać głos samemu arcybiskupowi. Po powrocie z więzienia w Rosji opublikował w prasie warszawskiej, chcąc dać publiczny dowód swojej głębokiej wdzięczności, następujące podziękowanie. Warszawa, dnia 17 kwietnia 1924 roku. Miłościwym zrządzeniem opatrzności powróciłem na ojczyzny wolny, a ojczyzny wolny i znalazłem się w stolicy polskiej Warszawy. Ta odzyskana wolność pozwala mi spełnić to, co już dawno było upragnieniem moim, tkwiło w mojej pamięci, przepełniało serce i co uważałem za święty mój obowiązek. Podnoszę więc dziś głos i wyrażam najgłębszą moją wdzięczność za żywy, serdeczny współudział w ciężkim moim losie i moich towarzyszów niedoli. To współczucie było nam wielką osłoną i pociechą, dodawało nam męstwa do znoszenia krzyża, jaki na nas złożono. Nie pozwalało nam upaść na duchu, a podtrzymywało nas i dawało nam otuchę, pokrzepienie i nadzieję. Najszybszy zaś dowód tego współczucia miałem tutaj. Przyjęcie, jakiego doznałem od całego narodu i szczególnie od Ciebie, droga stolica, na wszelki wyraz wynagrodziło mi przebyte cierpienia i pozostanie niezatarte do końca życia w mym sercu. Składam więc najserdeczniejsze podziękowanie najprzemiężniejszemu duchowieństwu, panom wojskowym, organizacjom społecznym, prasie, wam kochani i drodzy mi ludzie pracy, tobie szlachetna młodzieży oraz tym wszystkim, którzy nadesłali mi listownie lub telegraficzne powitania. Bóg zapłać, jeszcze raz Bóg zapłać. Jan Cieplak, arcybiskup. Dziękuję Państwu za uwagę.